Witam was wszystkich, przepraszam bardzo, ale jestem teraz na niej tutaj w kurwie, e, mam w dupie to, że będę tutaj przeklinał, nie będę nic cenzurować, po prostu będę mówił jak leci, ale ja e, mam teraz w kurwę. E, sprawa e, o się około e, Community Caves to ładniej naszego ukochanego Nikalisa, który jest aktualnie wydawcą nowszych wersji gry, czyli wersji plus na Steamie, wersji kluczowych, blablabla i tym podobne. Więc... Idioci, Kalisa postanowili zdjąć fanowski, fanowski projekt, yy, który był fanowską dekompilacją yy, kodu oryginalnej, darmowej wersji. O tej oryginalnej, darmowej wersji, która jest do dziś dostępna za darmo, bo niby naruszała ich prawa autorskie. Przepraszam, że co kurwa? Po pierwsze, wersja. Wersja Cave Story, ta oryginalna, ta darmowa z 2004 roku, jest dostępna do dziś. Nicalis dystrybuuje tylko i wyłącznie porty tej gry. A teraz powiem o co dokładnie chodzi. Eee, fanowskim projektem, e, fanowski projekt, który Nicalis zdjęło, e, to był tak zwany Cave Story Engine 2, czyli tam CSE 2. E, I była to dekompilacja, właśnie jak już powiedziałem, oryginalnej wersji gry. Która była delikatnie usprawniona, miała tam jakieś nowsze funkcje i była troszeczkę bardziej unowocześniona. Eee, I jeszcze raz powiem, ona była bazowana na tej oryginalnej wersji. Na tej oryginalnej, darmowej wersji, której Nikalis nie może się tknąć, bo on jej nie wydał. Oryginalna, darmowa wersja była wydana przez Pixela, przez samego Daisuke AMAE, A nie przez Nikalis! Bo to było lata świetlne, zanim Nikalis w ogóle zainteresował się tą grą. Ba, szczerze, chyba to było zanim Nikalis powstało. Jaka, y, co robią osiągnąć, zdejmując darmowy projekt, który za bardzo im Bo i tak wersja Steamowa i wszystkie inne porty sprzedały się y, tak dużo, że i tak robią im kokosy do dzisiaj. Więc można zdejmować projekt, który jest darmowy, bazowany na darmowej wersji. Którą dalej można pobrać, mimo to, że kurwa jej nie wydali. Może tylko od razu kurwa zdejmą cały Dream site, tam gdzie jest w ogóle dana wersja hoctopana. Nie po prostu da całość. Niech zdejmą, że całe komódki modowania. Niech poprzez to niech kurwa to zrobią, co nie? To poziom, na którym, kurwa, Nintendo zdejmuje projekty. Bo Nintendo, kurwa, rzeczywiście yy, jest takie Nintendo totalnie nienawidzi Nie Nieważne, że jest to darmowa dla nich promocja. Oni to zdejmują, bo zrobią coś podobnego w przyszłości, mimo to, że nie zrobią tego za milion lat. Najlepsze no jest to, że Nikalis już miał problemy, ponieważ były teorie, że był po prostu najzwyklej to po prostu, kurwa, ukraść prawa w ogóle yy, do gry od Pixela. Poprzez zdanie mu kontraktu, Ogólnie Pixel nie zna się zbyt na angielskim, więc to jest po prostu to, że dali mu kurwa taki kontrakt, którego nie zrozumiał w pełni przez co wszelkie prawa z gry poszły do nich. Oczywiście ta teoria nie jest y, w pełni prawdziwa, ponieważ Pixel wciąż dystrybuuje swoją oryginalną wersję Cave Story na stronie Studio Playism, y, który jest aktualnie wydawcą jego nowszych gier. Głównie dlatego, ponieważ, jest, y, ponieważ Playism jest y, bazowane w Japonii i nie jest totalnymi chujami. Nie, Nikali, to jest jedna wielka parodia kurwa yy, wydawców, bo oni mieli już kilka, bo nie miałem akurat niedawno pewien problem z tym, że po prostu kurwa yy, były tam zachowania strasznie kurwa rasistowskie I do tego ogólnie niektórzy twórcy byli po prostu totalnie porzucani by dostawali oferty o tym, no że muszę ci wydać tam gierkę i w ogóle, bla, bla, bla. Yy, oczywiście ten twórca się zgadza, a później kurwa żadnej odpowiedzi, nic, po prostu radiowa cisza. Nic, zero nul. I, I szczerze, po tym, co właśnie się kurwa stało, ja się po prostu boję. Ja się po prostu kurwa boję. Bo to pokazuje, że Nicalis, szczerze, nie boi się zdejmować projektów, które są fanowskie dla fanów, nieważne, że są bazowane na ich wersjach gry, czy na oryginalnej wersji gry. I mnie to i mnie to naprawdę kurwa denerwuje. Bo to pokazuje, że Nicalis, jeżeli by chciał, to... Na przykład, kurwa, na nasze na forum Cave Story i to wcale nie kurwa zdjąć, bo ich piecie dupa, że ludzie y, wolą darmową wersję gry od nich. Czy oni się kuźwa boją? Co, czy oni się kuźwa boją, że jakiś darmowy projekt, który polepsza kurwa już y, praktycznie 15-letnią grę, y, ten zagrozi im w y, wydawaniu nowszej wersji? Wiesz, zarobiliście mi z oryginału, a przynajmniej z usprawnionych wersji jego! Na chuj wam więcej kasy? Jak i tak zdejmowanie tego nie dałam żadnego zarobku! Yy, słyszałem jak na razie, że Klaunanci próbuje tam jakoś ogarnąć tę sytuację. Że próbuje to wszystko poprawić. I yy, jakoś tam yy, przenegocjować to z tymi debilami. Ale na razie nie ma żadnych innych informacji na ten temat. Mam nadzieję, jedyne co mam nadzieję to to, że wygra. Bo to co nikali zrobi teraz to jest po prostu debilizm, totalne świństwo. Bo to pokazuje, że ich nie obchodzi co stworzy community. Nieważne czy to jest bazowane na darmowej, płatnej czy niepłatnej wersji. Oni to zdejmą i mają to w dupie. Najgorsze jest to, że dzięki temu Technicznie potwierdzili, że prawdopodobnie mają prawa, do oryginalnej gry Pixela, bo po prostu prawdopodobnie użyli tego, że... ach, co pierdolę. Prawdopodobnie zrobili tak, jak mówi ta teoria, że po prostu dali Pixelowi taki kurwa kontrakt, z którego nie ma w ogóle szansy się wywinąć. I to jest po prostu kurwa smutne. To jest po prostu smutne. To community, tworzyło tyle świetnych rzeczy. Porty silników na praktycznie każdą możliwą platformę. Cholera jasna, przecież jest port na Mega Drive'a tej gry, który jest stworzony już od paru ładnych lat. I jak na Mega Drive'a, który w dzisiejszych czasach jest dość ograniczony, w porównaniu do dzisiejszych konsol, jest bardzo Jest prawie identyczny od tego, co jest na PC. Cie. Jest to wreszcie całkowite, że w ogóle to na Mega Drive działa. Ale Nikali ma to w dupie. Did nie, to jest po prostu kwestia tego, że Nikalnie się po prostu boi tego, że fanowski projekt jest technicznie lepszy od ich yy, oficjalnej wersji, które wydają. Wersja Steamowa nie obsługuje 16 na 9. CSE 2 obsługiwało się znacznie na 9 i kilka innych fajnych funkcji. Śliwe, że po prostu Nikalis yy, miał ból tego, że jakiś panowski port jest lepszy od nich. Więc postanowił, że. Dobra, zabijmy to tak, zdejmiemy to, zobaczymy, co się stanie później. No proszę bardzo, to co się teraz kurwa dzieje, to jest jedna wielka pierdolona gównoburza. No i przy okazji wkurwienie fandomu, które i tak już od dłuższego czasu tracił Nikalisem. Jak już powiedziałem, mam nadzieję, że Claudancy to jakoś ogarnie i tak, tak? Gość, który stworzył ten projekt nazywa się Claudancy. Mam nadzieję, że on jakoś to ogarnie. Mam nadzieję, że Nikalis przeprosi. Chociaż nawet jak przeprosi, to ludzie będą mieli te przeprosiny w dupie. I znając życie, prawdopodobnie Nikalis w ogóle za nic nie przeprosi, bo oni są ogólnie znani właśnie z takich tego typu praktyk. Ale no. Mam nadzieję, że projekt wróci. I że wszystko zostanie jakoś. Ogarnięte. Ja przepraszam za moje, za moje pierdolenie, ale ja po prostu. Ja mam po prostu kurwa dość. Niechalis. Od dłuższego czasu tym, co od pieprza mnie już denerwował. Ale to jest po prostu już dno dna. I pod tym dnem jest jeszcze jedno dno. Ja wiem, że mam, mam małą widownię. Ja mam strasznie małą widownię, tak? Ale byłoby naprawdę miło. Gdybyście pokazali trochę miłości klonansiemu yy, i w ogóle jakiej, jakiś support, żeby mu w tym wspomóc, żeby pokazać Kalisowi, że zadarli ze złym pandomem, że zadarli z nitymi ludźmi i że pokazali, że są po prostu debilami. Ja dziękuję. Przepraszam za, za, za totalny raid, bo to jest po prostu. To jest rant po prostu, nie? To już jest. <grym> No, dziękuję, do widzenia Ja, 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 nie, ja idę kurwa spać Pierdolę